Oczywiście, że jajko. To jest akurat jajko gotowane. I popatrzcie się, moczyłam je i gotowałam w łupinkach cebuli. Jaki mają kolor? Brązowy. Słuchajcie, popatrzcie się, jaka piękna pisanka, jakie ma piękne, kolorowe wzory. Ale nikt by się nie domyślił, jak one powstały. Te kredki są kredkami olejowymi. Gdy je podgrzewamy, one się roztapiają, przykładamy i robimy wzorek. Im więcej kolorów, tym pisanka jest ładniejsza. Taką pisankę mogą zrobić nawet najmłodsze dzieci, dlatego że jest bardzo prosty sposób. Mamy papier kolorowy i wydmuszkę. I według uznania taki kogucik robimy. Z kolorowego papieru dajemy mu oczka, dzióbek i każdy może zrobić i włożyć sobie do koszyka taką pisankę. Świątecznym obrusie, koło stołu się chrzątają mamusie. Wszyscy poważni są tego ranka, niech nas rozśmieszy wesoła pisanka. Święta biją dzwony, każdy dzwon jest roztańczony. Tańczy każdy dzwon, bim bam bom. Bim bam bam. Idę na spacer, przyglądam się temu światu, przyglądam się ziemi, kwiatom, łące. Wybieram jakiś najczęściej prosty motyw i staram się tak malować, żeby te kwiaty pachniały, żeby przynosiły radość nie tylko mnie, jak skończę malować obraz, ale również widzowi, który to ogląda. Kapela Obertasa!